Cześć, siemaneczko, witamy na kanale DJSW w serii Chcę Mieć Plancz. Seria zainspirowana naszym idolem. Która jest naprawdę czymś świetnym, powstaje tak rzadko, ale myślę, że każdy z Was i my bardzo ją lubimy, czyli chce być pro. My chcemy to kontynuować, jednak troszkę z innej perspektywy. Mianowicie ja od 2 miesięcy zacząłem trenować kalistenikę i założyliśmy się tak naprawdę ze wszystkimi. Może jaka jest geneza powstania tego kanału? To jest moim zdaniem też i kop dla Ciebie, dla nas, jak i dla Michała, który śledzi nasze poczynania i każdy w firmie gdzieś tam powątpiewa w nasze cele. Gdzieś tam dlatego chcemy to szerszej publiczności też pokazać, że my nie po prostu nie gadamy tak, bo tak, tylko chcemy naprawdę cisnąć i osiągnąć tego plancza w rok czasu. W życiu stanąłem na rękach 2 miesiące temu, żeby zobaczyć w ogóle jak to jest i nie było to jakaś... Przypomnijmy, w dzień moich urodzin. A, tak było. W dzień moich urodzin zaczął się nasz pierwszy taki wstęp do treningów kalistenicznych. Damian mnie tak długo męczył, że dawaj, ułóż mi jakiś plan, chcę ćwiczyć. Ja sam w to wątpiłem, bo sobie myślę, ja już to widzę, jak ja mu daję plan, on to będzie sam robił, gdzieś tam się bardziej rozwali. Ale Damian gdzieś tam był do tego stopnia zdeterminowany, że mnie cisnął, do tego stopnia, że pomyślałem sobie, kurde, dobra, razem to zróbmy, co nie? Razem cię będę ćwiczył. Brakowało mi takiej zajawy sportowej, że już tak by trening na siłce był dla mnie nudny, zacząłem sobie biegać, ale brakowało mi czegoś, czym się zajawię, że będę chętnie sobie codziennie ten trening robił. No i chciałem spróbować kalisteniki, dlatego tak tego Matego cisnąłem. No, że gdzieś tam nasze drogi się splotły w ten sposób, że ja trafiłem do Was i gdzieś tam mieliśmy styczność razem ze sobą. No to tak się to połączyło w ten sposób, nie? Połączyliśmy po prostu siły i ja gdzieś tam swoją wiedzę, którą zdobywałem przez lata, teraz przekazuję na Damiana i zobaczymy, co jesteśmy w stanie osiągnąć i czy jesteśmy w stanie w ogóle osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy, nie? I myślę, że musimy tą genezę tak rozwinąć. Właśnie Mati zamiast mi rozpisać plan, powiedział, że poświęci mi trochę więcej czasu i zaczęliśmy sobie tam dłubać. Jakby pokazywał mi pierwsze ćwiczenia, jakby pierwszy wychył, możesz opowiedzieć, jak wyglądał? Przez pierwszy po prostu miesiąc gdzieś tam wprowadzałem Damiana, pokazywałem wszystkie podstawy. Przez pierwszy miesiąc głównie leciałem na takim freestylu, żeby gdzieś tam pokazywać właśnie te wszystkie mu podstawy, z czym to się wszystko je, żeby załapał te pierwsze ruchy. No i kurczę, sam gdzieś tam złapałem tą motywację przez to, jak widziałem, jak Damian progresuje, bo na pierwszym treningu, widząc jego pierwszy wychył do plancza, no mówię sobie, no nie, no będzie tragedia, co nie, no co ten chłop w ogóle do mnie gada, że on chce mieć plancza, a ja widzę coś takiego, nie? No ale gdzieś tam on cały czas cisnął i mówi, dobra, chodź na ten trening, nie? Jeszcze gdzieś tam z rana w ogóle ty mnie cisnąłeś, gdzie ja w ogóle z rana o 9... 9.30, sekcja kalistenika. Gdzie o 9.30 to ja jeszcze w ogóle spałem wtedy, no ale tak, kurczę, Damian mnie cisnął i sam się zacząłem zmuszać i zacząłem mieć z tego też frajdę. Po części też mnie to motywowało. Motywowało mnie gadanie chłopaków, że my tego nie osiągniemy. Ale to musimy i teraz musimy wprowadzić do tego, jak się zaczęły te spory. No bo to, że to dokumentujemy, powstało właśnie dlatego, że Saker, głównie on jest takim prowodyrem, podglądał takie moje pierwsze ćwiczenia, które wyglądały komicznie. Jakieś pierwsze push-upsy, jakieś w ogóle pierwsze wprawki do stania na rękach, pierwsze wychyły. No i giga się ze mnie śmieje, a dodatkowo uważa, że nie ma opcji, że zrobię plancza, że i z tego względu... Dodajmy, że nie tylko on. A, to zaraz przejdziemy do tego. Ale z tego względu, że dla niego nie mam genetyki, to trochę jest prawdą. Dla mnie też. Nie mam genetyki i że nie ma takiej opcji, że w rok zrobię plancza przy moich dużych nogach, przy moim wzroście, jakby przy mojej budowie, że nie wie, czy dałbym radę zrobić plancza, nawet gdybym miał nogi za krzewa. No i tak to się zaczęło. Każde jakieś ćwiczenie,
zaczął sobie nagrywać, zaczęli się śmiać, dołączył się do tego Owca, który również uważa, że tego nie zrobię. I teraz warto wspomnieć o tym... Zaczęły się zakłady. Zaczęły się zakłady, które warto rozwinąć, bo do tego stopnia to wszystko się rozwinęło, że tak bardzo nie wierzyli, że zaczęło się od tego, że jeżeli ty zrobisz planczę, to Owca schodzi do wagi 70 kg. I biega maratony. Biega maratony, że Saker odchodzi z firmy, ale teraz to się przerodziło w coś innego, bo wiadomo, żeby nie odszedł z firmy, tylko tak gada. Nie, w sensie, znaczy on nadal uważa, że odejdzie z firmy, bo uważa, że nie zrobię planczy, ale wiemy, że tego nie zrobi, więc będzie musiał nas przepraszać i po prostu zaoferować coś innego, ale to wszyscy wie. Pączek uważa, że się rozwalisz i że to w ogóle nie ma opcji. A co do Pączka, to dodajmy. Dzisiaj jest mój pierwszy trening w Jest Progress, czyli w klubie, w którym zaczynał Zakrzew i w którym był też Pączek i po przygodzie tutaj, znaczy przygoda tutaj go zweryfikowała. Tak. I przestał trenować. Dlatego też stoisz przed dużym tutaj wyzwaniem, bo też to cię zweryfikuje, nie? Zrobimy prawdziwy, zajebisty trening na prawdziwej kuźni do kalisteniki, jedynej takiej w Polsce. Ja tutaj sam się wychowywałem, to były moje pierwsze takie prawdziwe treningi kalisteniczne, bo wiadomo, zanim tu przyszedłem, to gdzieś tam sam sobie się uczyłem stać na rękach. No ale tutaj wszystko się zaczęło i tak jakby też chcieliśmy zacząć z tego miejsca, gdzie ja zaczynałem, żeby Damian mógł kontynuować tą piękną historię. Wracając do zakładów, oprócz tego, co powiedział Zakrzew, doszło do tego jeszcze baner przeprosinowy. Wszyscy nagrają oficjalne przeprosiny publiczne. I tak naprawdę, a jeszcze jest Błażej. Błażej powiedział, że jak zrobię plancza, to zrobi tatuaż. Za 4 miesiące powiedział, że przez pół roku ja będę pół roku trenował, on nie będzie nic robił i on utrzyma dłużej handstand ode mnie. To jest kolejny z zakładów. Jeżeli chodzi o zakład Błażeja, że zrobi sobie tatuaż, ten tatuaż to będą kobiece pośladki, z których wystają kwiatki i na jednym z pośladków jest napisane Day of Planchu. I ja chciałbym tutaj dodać, że ja sobie również robię taki tatuaż, bo jest na tyle zajebisty i na tyle wierzę w ciebie, że to zrobisz, że właśnie sam sobie też zrobię ten tatuaż. Tak z czystej przyjemności, że cię nauczyłem tego plancha, nie? Ja i Zakrzew, no, mamy do stracenia tak naprawdę honor, bo gdyby, nie wiem, jakaś kontuzja, cokolwiek, odpukać nie pozwoliła zrobić tego plancha, no to ogólnie mamy przesrane. Tym bardziej, kiedy ten film jest publiczny i kiedy zobaczy go jakaś tam parę ilość osób, nie? Nie pewnie, wiadomo jeszcze jaka. Pewnie widzowie Sakera, on to zapoczątkował, on tak bardzo nie wierzy, że aż zaczęliśmy to dokumentować. Też trzeba powiedzieć, dlaczego on tak nie wierzy. No właśnie przez twoją genetykę, bo gdzieś tam patrzył na mnie i wiesz, ja jestem typem, który ma 1,78 m, jest szczupły, wycięty, ma chude nogi i patrzył na ciebie, wiesz, 80... Ile startowaliśmy? 88. 88 kilo wagi, wiesz, wyższe ode mnie, nogi jak kabanosy wielkie, takie kurde... Kabany, kurde, no takie wielkie giry. I wiecie, chłop zalany i przez to głównie też nie widzieli, bo widzieli naszą korelację, nie? Ten kanał jest poświęcony tobie, naszej drogi do plancha, sprawdzenie też mojej wiedzy pod kątem tego, ile ja się nauczyłem przez te parę lat, będąc w kalistenice, poświęcając się temu sportowi. I sam jestem też zajarany, nie? Pod tym kątem, nie? Bo gdzieś tam cały czas byłem zajarany tym, że sam się ćwiczyłem, sam widziałem swój progres, a teraz zacząłem zauważać zajawę w tym, jak widzę po prostu twój progres, nie? I naprawdę musicie mi uwierzyć, że też tyle ludzi, ile ja gdzieś tam widziałem na sali, których Marcin uczył, z którymi ja też miałem styczność, obserwowałem, to musicie mi uwierzyć, że naprawdę Damian bardzo mocno progresuje. Gdzieś tam jego pierwsze pompki wyglądały po prostu tragicznie, nie? A ty wszystko tak po prostu łapałeś, nie? Bo wiesz, gdzieś tam cię też cisnąłem. No jest ta baza siły też. Tak. Tak, więc to też się przekłada na pewno. No i też myślę, że trzeba wspomnieć, że najważniejszym elementem, bo już nie chodzi o sam trening czy coś, tylko najważniejsza jest głowa, co nie? Bo ja widzę po sobie, jak ja byłem zmotywowany, widzę, jak Damian jest nakręcony na to wszystko i ja widzę po prostu podobieństwo do siebie, nie? Że jeżeli masz coś w głowie, to potrafisz to przełożyć na rzeczywistość. I ja wierzę w to, że nam się to uda. Gdzie jeszcze chłopaki od nas wymagają sekundy straddle plancha? A o tego nie powiedziałeś tak, na początku. Tak, że to jest tylko sekunda straddle
adult launcha. Ja uważam, że jest to wykonalne, że gdzieś tam po roku czasu uda nam się wyjść z tak plęcza, wyciągnąć te nogi do stradla, zatrzymać na taką milisekundkę i tyle, nie? A dla nas to już będzie zwycięstwo. Totalnie zwycięstwo. Chłopaki po prostu... Szczerze? Nie spodziewam się ich reakcji za rok w wakacji, jeżeli oni, nie, oni to mają, oni mają tak totalnie wyjebane. W sensie oni totalnie nie wierzą. Nie przyjmują do wiadomości, że ja to zrobię. Więc to dlatego tego się nie da wyobrazić. Bo oni szczerze uważają, że genetycznie to nie ma opcji. Jakby to nie jest tak, że powątpiewają w pracę, jaką wykonujemy, tylko jakby ich stanowisko jest takie, że co byśmy nie zrobili, to po prostu nie ma opcji. Dobra. I teraz już tytułem wstępu można zakończyć. Na jakim jesteśmy etapie. Jesteśmy po 2 miesiącach wprowadzania Damiana w cały świat kalistyniczny, że tak powiem. Dzisiaj 1 października, więc idealnie 2 miesiące. Idealnie 2 miesiące. Zaadoptowaliśmy twoje ciało i chciałbym tutaj powiedzieć też, że ja zaczynałem gdzieś tam od 3 treningów w tygodniu. Damian od razu na głęboką wodę, codziennie. Mówię, człowieku, uspokój się, co nie? Ale on nie, on wiesz, dalej cisnął, nie? No i w sumie przez te 2 miesiące praktycznie codziennie można by powiedzieć, że ćwiczymy od tej 9.30, a jak nie od 9.30, to po południu. Znaczy wiadomo, są kryzysy, że jakby jest codziennie trening, ale powiedzmy wczoraj czy przedwczoraj był, trening był, ale był powiedzmy takie 40 minut bazy. I tu wchodzę ja, który mówi, że najgorszy trening to ten, który się nie odbył. Nieważne, co zrobisz na tym treningu. Ważne, że ten trening się odbył, nawet jeżeli jest to 20 minut, 30 minut, to jest trening. Gorsze od tego jest to, jakbyś w ogóle nic nie zrobił. Więc to jest bardzo dobre. Po tym wstępie, który jest jako odcinek zero, nagrywamy nasz pierwszy oficjalny trening. W ogóle to będzie mój pierwszy trening na kołach. Pierwszy trening tak naprawdę na salce i no, Mati zapowiedział zajazd. Też specjalnie odpoczywałem te 2-3 dni ostatnie, żeby dzisiaj tak się zajechać. Będziemy pokazywać tak tą drogę, no nie? Tak, no bo już no. Powiedzmy, gdzieś tam ta baza jest, w jakichś takich podstawowych wprawkach już sobie radzę. Gdzieś tam może czasem są jakieś niedokręcone łokcie, czy nie... Ale gdzieś tam, wiesz, ja ci na tyle trułem tym głowę, wiesz, takimi najważniejszymi rzeczami, że ty sobie to wpoiłeś do głowy, ty już sam mniej więcej wiesz, co robisz źle, pomimo tego, że robisz coś źle, ale nie da się robić coś od razu dobrze, bo gdybyś ty, kurczę, po drugim treningu robił idealnie wychył, to za miesiąc powinieneś tak naprawdę robić już plancha, nie? Gdzie to się tak nie da, nie? Kalistenika, no trening z własną masą ciała, uczysz się ruchu, uczysz się dosłownie po prostu, poznajesz swoje ciało, nie? I to jest naprawdę bardzo długa i ciężka przeprawa, jeżeli chodzi o plancha. Pomimo tego, że w gimnastyce plancha jest traktowany jako taki poziom, wiesz, przedszkole, nie? Że gdzieś tam dla gimnastyków plancha to jest praktycznie nic, nie? I tak samo teraz już w kalistynice, gdzieś tam na zawodach, już plancha praktycznie ma każdy, nie? Gdzieś ja startowałem, to na 50 osób z 2 osoby może plancha miały, nie? Tak ten poziom już i wiedza, i świadomość poszła do góry. Same filmy myślę, że będą bardziej takim materiałem, gdzie nagrywamy gdzieś tam moje próby, ewentualnie może w trakcie jakieś komentarze Matiego, a do tego będziemy nagrywać tak jak Saker omawia swój trening, tak właśnie Zakrzew będzie opowiadał o tym, co robię, jakby tak na potrzeby tego, żeby przeanalizować mój trening jakby dla nas, a jednocześnie na potrzeby materiału, jakby nagramy to, co on mi omawia i może to się komuś przyda, może to będzie fajne. Przyda to się na pewno dla tych osób, które po prostu piszą do mnie często, nie? Jak zacząć z kalistyniką, co robić i tak dalej, a jak gdzieś tam po prostu, no muszę się przyznać, no jestem leniem trochę i gdzieś tam nie miałem też takiej motywacji, żeby to pokazywać i gdzieś tam sam nagrywać, do momentu aż pojawił się Damian i gdzieś tam to wszystko się złączyło. Tak naprawdę to Saker. Tą historię musimy wspomnieć. Bo był jakiś trening, gdzie byliśmy we trzech i przekomarzaliśmy się o to, czy zrobię plancha. I Saker rzucił kolejną swoją obietnicę, że załóżcie kanał, ja wam będę opłacał montażystę. I skończyło się na tym, że sami nagrywamy i Damian sam będzie montował, bo skończyło się na tym, to nie opłaca. Nie, Saker powiedział, wiecie co, tak szczerze to nie widzi mi się wydawać 1000 zł miesięcznie na montażystę, ale bardzo chętnie będę oglądał i będę wspierał. Także żebyście wiedzieli,
o to, jakie będą mordęgi z zakładami w sierpniu, jak się będą wykręcać. Mam nadzieję, że wszyscy oficjalnie na ten kanał nagrają swoje zakłady. Tak. Z taką pewnością siebie, jaką to robią. Ja bym na jeszcze, co dzień. Wiesz, nagrał taką przebitkę ogólnie do jakiegoś filmu, jak wyglądają te zakłady na chwilę obecną po 2 miesiącach. Jak będą wyglądały zakłady, o ile się podbiją załóżmy za kolejne 3 miesiące. Podsumował takie raporty zakładu. Tak. I oni będą cały czas podbijać, nie? To jest w ogóle no faza. Ale ja gdzieś tam widzę to też w ten sposób, że chłopaki chcą ogólnie po prostu zmotywować nas, Damiana, do ciężkiej pracy, no bo wiadomo, że nie śmieją się też tak na poważnie. No tak, ale bo oni nie wierzą, właśnie to co powiedziałem, że nie wierzą przez tą genetykę. Tak. Jakby... A wiedzą, że przez to będziemy cisnąć bardziej, ale wiedzą, że, znaczy myślą, że ile bym nie włożył w to pracy, to i tak nie zrobię. Stąd mamy, no koło się zamyka, oni nie są świadomi tego, że to zrobię. To dodatkowo ich gadanie nam pomaga i no tyle, no widzimy się w sierpniu, panowie. Ogólnie to też właśnie to jest to, co ja ci powiedziałem, że oni właśnie nie mają tej świadomości, bo po prostu widzą mnie, ile ja musiałem w to pracy wkłożyć, jak ja wyglądam i nagle widzą ciebie, nie? I ty mówisz, o, chcę planczę, co nie? I oni myślą sobie, to na pewno będzie umiał planczę. Ale myślę, że to będzie ciekawe, bo większość takich kalisteników najpopularniejszych zaczyna w wieku 16 lat ważąc 50 kilo. Ja zacząłem 2 miesiące temu ważąc 88, mając 27 lat. No teraz powiedzmy po 2 miesiącach jest to 80-81, ale no nadal to za dużo, żeby... No, masz cel, żeby zejść do końca roku do 75, tak? No do końca roku 75, a do sierpnia... Myślę, że wyczerpaliśmy mocno temat, jeżeli chodzi o całą genezę tego kanału. Czemu on jest poświęcony, co będziemy tu robić, dlaczego i co mamy do udowodnienia. Nie trzeba nic więcej dodawać, miłego oglądania i... Zapraszamy na nasz pierwszy trening. Zapraszamy po prostu na naszą piękną przygodę, na naszą piękną serię Chcę Mieć Plancz. I za tydzień pierwszy trening. A ja będę zmuszał Damiana do tego, żeby co tydzień wstawiać takie filmy. Dziękuję.